Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Subnautica Thief Run Remade. Jak widzicie, poprzednio, czy w którymś odcinku z CB zniknęła nam woda. W tym odcinku a woda nie zniknęła, za to pojawiła się w fazie. O, proszę bardzo. W ten sposób naprawiliśmy już problem. Dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie krótszy niż reszta. Dlaczego? Ponieważ jest niesamowicie gorąco, a bym ja był w stanie używać wentylatora mojego wiatraka w sensie, to nie mogę nagrywać, bo wtedy to słychać na nagraniu. Innymi słowy, jak używam wiatraka, to nie nagrywam, a że jest tak gorąco, to wolę jednak używać wiatraka. I wychodzi na to, że będzie krótszy odcinek, bo inaczej po prostu umrę. No, tak zwyczajnie, oczywiście przenośni. Biorąc pod uwagę, że jest tak niesamowicie gorąco, że normalnie ciężko jest. Ciężko jest wytrzymać. Ale to już. Generalnie chyba sami o tym wiecie. W końcu ciepło nie jest tylko w miejscu, w którym ja mieszkam, ja żyję, tylko jest ogólnie ciepło wszędzie. Także to normalne. Ile ja mam w końcu ten tytan? Czy ja w końcu go tytanu nie mam? Bo już nawet nie wiem. Mam, ale mało. 43 tytanu tylko i wyłącznie. To jest słabo. To już dawno się przesortowało. Tak jest. No bym chciał zrobić to. To na pewno bym chciał to zrobić. Moduł sprawności silnika, takie już rzeczy, wiecie, dodatkowe. To pytaliście, czy wrócę tym. Wrócę kiedyś, no. To jak widzicie, gary fisze. Przez to, że mam moda, to pozwala nam to generować bardzo dużą liczbę tych ryb. Ich nadmiar generalnie, w ogóle chyba. Zobaczymy, jaki jest w ogóle limit. Better Alien Containment Unit. Ale to jest Better Aqua Ocean Breeding Limit. A, przepraszam, to jest już jakby na świecie. Wyrzucanie jak gdyby zwierząt na świat. Tego nie chcemy. Alien Containment Limit 10. Large Room Alien Containment Limit 20. Ok, czyli łącznie 20 ryb może się tutaj wygenerować. Wydaje mi się, że to może trochę przesada. Ale powiedzmy, że jest w porządku, nie? Problem jest taki, że tu nie ma żadnego jakiegoś tam schowka, wiecie, to szkoda, że nie mogę tych ryb jak gdyby zobaczyć, coś w tym stylu, tylko no wiecie. Będę musiał wejść tam i pozbierać te ryby. Szkoda trochę. Tutaj no nie mam nic takiego specjalnie, żeby się tym zająć. Okej. Zrobimy sobie, tak jak już mówiłem, zrobimy sobie to, co zrobimy. No to, gdzie to jest? Bo nie widzę tego. Ślepy jestem? Nade mną pewnie jest gdzieś. O, tu jest. Proszę bardzo, taka ładna drabineczka. Możemy sobie to zbudować, pięknie postawić, idealnie. No tego troszeczkę trzeba będzie zbudować. Musi to być w miarę takie szerokie, wiecie o co chodzi. Dobra. Wydaje mi się, że mam lepszy pomysł. Tak jest. Cofam. Cofam to. Mam dużo lepszy, dużo znaczy nie przyjemniejszy, ale dużo bardziej taki ambitny pomysł na ogarnięcie tego projektu. Także, no cóż, będzie trzeba go wykorzystać. Po pierwsze, po prostu zrobimy sobie tak, że no właśnie. Tutaj, patrzcie to. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. O, cyk, działa, fajnie. Łącznik pionowy montujemy. Montujemy łączniki pionowe bardzo wysoko. I łącznik pionowy będzie, prawda, tym kluczem tutaj do zrobienia tego wszystkiego. Będziemy mieć po prostu wejście do bazy dodatkowo. Moim zdaniem to jest bardziej ambitne, zdecydowanie bardziej ambitne. I po prostu lepsze
niż bawienie się, wiecie, płynięcie tam, wchodzenie do tego. A tak sobie po prostu postawimy tutaj taki element bazy tam wyżej i po prostu łącznik pionowy zrobi robota, bo tu po prostu zejdziemy sobie w dół i będzie spoko. Tu chcemy, nie, to jest ten. Gdzie jeszcze wzmocnienie możemy tutaj postawić? Takie jakieś mało istotne miejsce. Tutaj, o proszę bardzo, tutaj super miejsce na wzmocnienie. Tutaj na dole to generalnie po prostu mogą mieć wzmocnienie nawet. O, super. Bo tu sobie szkło postawimy. Tak jest. Tu sobie przeszklone rzeczy postawimy. Dobra, niestety tego tytanu nie mamy dużo, jak już zresztą o tym wiecie. Zresetujmy sobie na chwilę nitrogen, żeby wpływanie na górę było przyjemniejsze. No, powiedzmy. Nie ma źle. O, super. Łączniki pionowe dalej stawiamy. Oczywiście musimy postawić je tak naprawdę na sam szczyt. Na szczęście stawiając to jak gdyby koło siebie, patrzcie, to możemy zrobić coś takiego. O, widzicie? Możemy to podłączyć. I to jest to, na czym nam zależy generalnie. No i się tytan skończył. Ktoś by się tego spodziewał? No, na pewno nie ja. Że tytan, którego mamy mało, się skończy. No cóż, wygląda to, że musimy znowu się udać po zdobycie tytanu. Po tytan popłyniemy sobie chyba za Aurorę już. Konkretnie to popłyniemy sobie tutaj. Proponowana baza degazji, tam gdzie teoretycznie jest informacja, z tamtą stronę popłyniemy. I tam tytanu jest po prostu już w miarę dużo. Na tyle dużo, że powinniśmy być w stanie. Oj. Ale uderzyłem w to, ale na dużo, nawet dużo HP nie spadło. Trochę spadło. No, automatyczna naprawa najwięcej prądu zużywa, więc może sobie ją wyłączymy. Tutaj mam troszeczkę złomu. Jak najbardziej sobie zbieram wszystko tak naprawdę. Cały złom jaki znajdę. Jakieś takie, prawda, te elementy z tytanu, żeby za pomocą tego wiertła zrobić, to też zbieram. To też mogę pozbierać w sumie te. To tutaj. Bo to daje również miedź. A miedzi dużo też nie mamy, z tego co kojarzę. Także, o. Także spoko. No, tej tytanu jest sporo. To jest ołów akurat, ale spoko. O, nie ma miejsca już w ekwipunku, spoko. Niech będzie. Ołów też sobie weźmiemy, czy nie? Nie. Nie zapychajmy sobie miejsca mało istotnymi rzeczami. A ten ołów to skąd? Ja go mam i po co? Nie wiem. Bez różnicy w sumie. Dobra. Tu mnie. Czy ja będę wam to pokazywał, czy po prostu zrobimy cięcie? No może tego, może trochę popływamy, bo można kilka rzeczy powiedzieć przy okazji. No cóż, generalnie teraz w ogóle fajnie jest, bo jest przecena letnia na Steamie, także może faktycznie coś sobie nabędę. Chociaż obecnie mam, że tak powiem, mam kilka, że tak powiem, wydatków już takich pewnych. Więc wydawanie na razie na jakieś takie gry może niekoniecznie pasuje, ale coś tam zawsze się może znajdzie. No tego wiecie, no będę musiał sobie po prostu płacić na te gry, jakieś tam to ciekawego można sobie, prawda, obecnie, prawda, kupić. Żeby gra była ciekawa, żeby w grę się dobrze grało. Na jego odcinki jeszcze będzie można było z tego robić, to już w ogóle super. Widzę, że skaner też dużo energii zużywa. A nie, nie aż tak, okej.
Zużywa trochę energii, ale nie jakoś super dużo. Także nie ma tragedii. To tak jak mówię, zbieramy sobie, bo to też zawsze jeden tytan daje, a już ostatnio mieliśmy taką sytuację, że miedzi też nam brakowało. Więc i tytan, i miedź warto zebrać sobie dodatkowo. Normalnie przy skanowaniu oczywiście tych rzeczy daje tylko i wyłącznie tytan, ale mam takiego moda, który jeszcze daje miedź. Teoretycznie może powinienem go odinstalować, bo miedzi mamy... Miedzi się mniej zużywa niż tytanu. Także tytan może faktycznie jest bardziej użyteczny. Nie ma tutaj żadnego Reaper Leviathana, nie? Nie ma chyba. Co mogę popływać, pozbierać, wszystko fajnie, już nie ma miejsca, okej. Okay. Trójeczka. O, chyba w ogóle mi to wrzuca... Rzeczy, które zbieram, mi chyba w ogóle wrzuca do ekwipunku mojego. A nie do ekwipunku... Aha, chyba, że ze skanu daję do ekwipunku. To w sumie też jest taka możliwość. Proszę bardzo. No i teraz powinniśmy być w stanie już... No już tego tytanu, już zaraz ten złom przestanie się respić, nie? W sensie, bo on się chyba nie respi, on chyba jest. I chciałem powiedzieć bardziej, że zaraz ten złom się po prostu skończy. I że go już nie będzie. Chociaż ja mam nadzieję, że się jednak złom respi. No ale tego nie wiem. Nigdy nie potrzebowałem go aż tyle, żeby próbować sprawdzać takie rzeczy. Jak to, czy złom się respi. Dobra. To jest tytan. To zbieram to i wracamy. Dobra. Super, mamy coś. Trochę tego tytanu mamy. Powinno już... Mam nadzieję, że wystarczyć. Mam naprawdę taką nadzieję, że wystarczy nam tego tytanu. I tak jak mówię, zrobimy sobie dzisiaj tylko lądowisko. No może Rafe'a sobie zrobimy jeszcze w sumie. Rafe'a w sumie też możemy sobie zrobić. Bo to nie jest aż taka duża, wiecie. To nie jest aż tak drogie do skraftowania, z tego co mi się wydaje, abyśmy mieli od razu piękne trzy pojazdy na lądowisku. Także to jest pomysł. Zobaczymy, na ile czasu będzie. No i teraz tak. Najpierw sobie zobaczymy przenośną konsolę pojazdu, bo możliwe, że już jestem w stanie teraz zrobić Rafe'a. A jeżeli nie, to sobie popatrzymy tak mniej więcej, czego nam by brakowało ewentualnie do skraftowania go. Pokażę to. Czego by tu ewentualnie brakowało? Ok, Cricket Container mogę zrobić. Jest Rafe. To jest Rafe. Byłem malowany, oczywiście, że tak. Lithium Power Cell. Nie jest to drogie, okej. Okay. Nie jest to wcale drogie. Mogę jak najbardziej przypiąć tutaj o Rafe. Pewnie, że tak. Wcale to drogie nie jest. Jak najbardziej jestem w stanie to skraftować. Tak uważam. Zaraz będziemy mieć pełno tego. Tylko no to te zęby Stalkera znowu będę musiał zbierać. Muszę te jaja Stalkera znaleźć i tu po prostu... No wiecie. A może najpierw jeszcze nie, tylko najpierw sobie zrzucimy itemki. O to sobie będzie przez chwilę sortowało, to wiadome. Przez chwilkę sobie to będzie sortować. A ja sobie wyzbieram tutaj... Ale to nie rośnie bardziej, co się stało z tym? Kurczę, widzicie, jak ciężko to złapać. Czemu tu nie ma jakiegoś takiego, wiecie, dodatkowego kontenera, który by pozwalał mi po prostu sobie to zebrać ręcznie, nie? Żebym patrzył sobie w jakiś schowek i bym sobie to mógł zebrać. Te gary, fisze w ogóle, ile ich tu jest. Dwa wystarczą, tak jest. Możemy sobie, nie Master Alchemy, tylko zwykłe Alchemy i Merkury, możemy sobie zrobić 8 Merkurych. Spoko, jak będę robił coś znowu z alchemią, to już mam więcej rzeczy niż kiedykolwiek. Czy właśnie się skończyło miejsce? W moich szafkach? Pełne? Nie, jeszcze nie jest pełne. Jeszcze trochę miejsca mamy. Chociaż tego.
Tyle, że pusty, okej. O, tu już nam wyczyściło, tego dalej nie mogę otworzyć, słabka niestety. Sorting, a ready to unload, czyli już ogarnęło wszystko, spoko. To teraz robimy standardową technologię. Ile mamy tytanu? 30, okej, ale czyli najpierw muszę jeszcze zrobić coś takiego. 116. Nie zmieści mi się, okej, ale to nieważne. Nie jest to teraz dla nas istotne. No, proszę bardzo. Wrzucamy. Zbieramy kolejne. Znowu miejsce się skończyło. Dalej miejsca nie ma, okej. Czy teraz już? Jeszcze nie, okej, ale to możemy sobie zrobić przy okazji już. To. Powiedziałbym, że z 6. No, z 6 możemy zrobić. Spoko. 6 jak najbardziej możemy sobie skraftować tych. Proszę bardzo. Żeby trochę oszczędzić miejsca jednak. No i dobra. Czyli Parcela potrzebujemy zrobić sobie jednego. Bateria litowa. Osadu soli nie mam. Kurczę, ten osad soli mnie wkurza chyba. Czy nie osadu soli, czy litu nie mam? O, może jednak litu nie mam. Nie no, osadu soli. Ja bym nie miał litu. Oczywiście, że lit mam. Nie mam tylko osadu soli, który... To jest kwarc, ale też wezmę. Jak już zobaczyłem go. To też. Jeden osad soli wystarczy, super. Świetnie, świetnie. Będą dwa PowerCell'e. Tutaj oczywiście już zawczasu pewnie jest potrzebne, więc biorę krwisty olej. Tak jest, będziemy potrzebować na pewno z 6 krwistego oleju. Na pewno to będziemy potrzebować. Tak jest. No i na razie tyle. Czyli power cell już jest. Możemy sobie już nawet wyciągnąć tego power cella tutaj. Sztabkę co zrobimy, pyk. Plastali. Nie mogę odzyskać więcej tego. Magnesium carbonate. Magnesium carbonate, czekajcie. Czy mam też jakieś elementy alchemiczne? Mam to. Apprentice powder. Czy apprentice powder potrzebuje magnesium carbonate? Nie. Alchemist powder potrzebuje albo flash powder, ok. Czyli flash powder bym potrzebował ewentualnie rozłożyć, ale chyba już nie posiadam takiej rzeczy tutaj niestety. No nie posiadam. Czyli musimy znowu udać się w poszukiwanie stalkerów. A to już wam pominę, bo to już jest taka nuda, że szkoda gadać. A rożele jest, będą dwa. Ja muszę tego szukać. Znaczy nie muszę iść po kolejny ten, po kolejne rzeczy. Fajnie, fajnie, dobra. Chyba to już mamy, chyba to będziemy mieć. Mamy wszystko, co jest potrzebne, poza oczywiście szkłem malowanym. Znowu się zepsuło. Wkurza mnie to czasami, że to się tak psuje. Czy naprawdę tym Siglajnem to był dobry pomysł? Chyba niezbyt. Ale dobre już. Wydaje mi się, że tu powinny być gdzieś te. Wezmę więcej złomu. Powinny tu być gdzieś te stalkery. Tu jeszcze mamy Grassy Plateau, ale już mamy tutaj Kelp Forest obok. Są stalkerki. O, jest osad soli, weźmiemy przy okazji. Pominę wam to faktycznie. Nie ma sensu, by. O, znowu się to
Co się buguje w ogóle, że to takie dziwne jest? Dobra, na wiarę sprawnie się udało te zęby ogarnąć, więc spoko. Wystarczyło tylko dwa, więc nie było aż tak źle. Chociaż trochę to tak wkurza, że trzeba tak po nie latać. Muszę zmienić ten. Dodać sobie ten stary przepis na tworzenie szkła malowanego z diamentu. Nie wiem, czemu tego tutaj nie ma. Dziwne. No bo na pewno nie ma, jeszcze się upewnię, ale nie, no bo to już by było. Craftable egg. Enzymy wylęgowe. Jajo Stalkera, no. To fajne jest. Na pewno. Jajopatnicy, to jeszcze królikomanty. Możemy ogólnie wszystkie jajka stworzyć. To jest w ogóle ten, to jest gigantyczny ten, rafogrzbiet, nie? Kichno liszka. Krabowęża, rekina. Przytulaska widzę, możemy też zrobić sobie, jakbyśmy chcieli. Meduszczki. Rekina piaskowego i węgorza amperowego, okej. Dobra, ale nieważne. Robimy sobie to. Szkoła malowane dwa razy. No i idziemy skraftować Rafe'a. Tu jest, okej. Spoko. No. Rafe. Bardzo fajny pojazd ogólnie. Nie będzie miał Spiercela w sobie. Jeśli dobrze pamiętam. Trochę słabo. Zdecydowanie trochę słabo. Brak zasilania. Wkurza, że to się tak czasami buguje. Jak bardzo to mogę postawić fundamenty? O, właśnie. Tu mogę. Git, to jest fajne. Tylko sobie teraz przebudujemy to jednak. Tutaj też jeszcze dam wejście. Nawet powiedzmy, że damy sobie takie, a nie, szklane nie mogę przecież. Takie sobie damy. I was, tu od boku. I teraz tak. Drabina. Postaw i drabinka. Cyk. I wyjście tutaj. Kurczę, najgorsze to jest ten włas taki normalny. Ale przynajmniej ładnie to wygląda niby. Też prawda. Chyba, że będę w stanie to wybudować jakoś tam obok tego może. A tu czemu nie mogę teraz tego nagle postawić? To ten włas to psuje? Czy to psuje jednak? Przed chwilą byłem w stanie to postawić obok. Dobra, czekajcie, wait. Tu się dziwne rzeczy zaraz zaczną dziać. O kurczę, drabinę zepsułem. No, powiem wam, nie za ciekawie jest. Dobra, a muszę wejść jednak od normalnej strony. Tak mi się wydaje. Właz tutaj, dajmy. Dobra. I teraz tak. Jak mamy tu właz, ja bym chciał wejść tutaj, rozłożyć na razie jedno i drugie. I jednak to jeszcze na chwilę, to jeszcze zepsuć. Dobra.
Łącznik pionowy działa. Git. I teraz właz tutaj. Mogę? Nie mogę. Czemu? Czemu nie mogę stawiać tutaj tych fundamentów? Patrzcie, mogę jeden fundament postawić? I tyle. Co za bzdura. No, bez kitu, ja zaraz no, niestety, chyba będziemy musieli pobrać moda na budowanie tam, gdzie mi się podoba. Bo tu widzicie, że tu są problemy. No nie, no mogę to tak jakoś brzydko tylko wybudować. Chyba, że tu, w tę stronę pójdzie? O, dobra! To w tę stronę da radę, okej, chociaż tyle się da zrobić. To spoko, nie ma źle. Chciałem, żeby tutaj inaczej wyglądało, ale już. Jak się nie da? To już niech będzie chociaż tak. Drabina. Spoko. Tu jednak faktycznie sobie wybudujemy ten outdoor ladder. Niżej. Tu bym chciał tą drabinę postawić. Zesłapuje mi ją, czy nie? Dlaczego ona jest taka wykręcona dziwnie? Jakie to jest? Dobra. Działa chociaż? Nie działa. Bo ona jest odwrotnie. To co tu się jej stało w ogóle? Lewy kontrol. No. Nie rozumiem co ty. Przecież niedawno działało fajnie. To chyba jednak zrobimy sobie was tutaj. O, da się. Wszystko się da, jak się postaramy. Czemu tu nie działa ten? Ach, może dlatego, że odwrotnie jest. No. Może tutaj będzie lepiej działać to. Może tutaj to zadziała fajniej. A, dalej działa. Tragicznie. Bez kitu. No dobra, da się wskoczyć w sumie, dobra. Dobra, coś tam się da. Coś się da. To mnie jakoś fajnie chyba złapało przed chwilą. Tylko nie wiem już gdzie dokładnie. A, koło. Nie, jednak nie fajnie. Dobra. Da radę wejść. Proszę bardzo, spoko jest. Mamy to. To teraz tak. Tutaj już widzicie, fajnie to wszystko funkcjonuje, tak jakbym chciał. Weźmiemy sobie jeden power cell z tego. W sumie najpierw zobaczmy może, czy faktycznie tego power cella tam nie ma. Bo nie jestem do końca pewny. A wyjdziemy sobie stąd. W ten sposób. Gdzie jest Rave? Tu jest. Spoko. A ma prąd, okej. Okej, pod X mamy w ogóle auto tego. Automatyczne ruszanie. Spoko. Dobra, to tak to zrobili w takim razie. Ale to nie jest. To wiem, że to są jakieś tryby się przełączały, tylko nie pamiętam pod czym te tryby były. Oj.
Dobra. O kurczę, do lądowania na tym to będzie jednak wyzwanie. Patrzę, co się dzieje. No, dawny ten mod na latanie był dużo, dużo lepszy. Nie wiem, czemu to zmienili. Nie podoba mi się, ale F to jest ten zmiana, ok? Tamten był dużo lepszy. Może znajdę to. To nie jest Vehicle Framework, chyba że to będzie tutaj. Nie. To był Airslip, chyba to pod A powinno być. Aircraft Leap Configuration. AD. No. A to jest zmiana silnika. No i patrzcie to, no i. I kurczę. Widzicie, co tu się wydarzyło. Nie mogę tego przewrócić tutaj, nie? No nie mogę. Ja nie mogę. Ale to jest bez sensu w ogóle. Czemu to tak zrobili? Dobra. Który to jest teraz ten tryb? To jest ten tryb teraz szybkiego lotu, okej. Stój! No czemu tu nie może po prostu normalnie wylądować? Nie, nie, nie. Szlak mnie trafi. Zepsuję totalnie tego moda. Był kiedyś super. Fajnie się tym latało, lądowało i w ogóle, a teraz to kurczę, tragedia jest. Nie podoba mi się ten nowy airslip. W ogóle mi się nie podoba. Oryginalny, gdzie nie było tego dziwnego kółeczka, co się steruje, ten był dużo lepszy, nie? Nie mam pojęcia, po co to zmieniali. No ale no cóż. Może innym ludziom tak jest wygodniej. Jest taka szansa. Mi niestety nie jest wygodniej w ten sposób i czuję troszeczkę. No czuję, że troszeczkę stracił ten mod w moich oczach. Mogę tam w ogóle drabinę inaczej ułożyć, bokiem chociażby. Żeby była przynajmniej. Oczywiście, że się w tej grze nie da. Bo po co miałoby się dać? Bez sensu na przejściu. Zamiast nie było, że czemu nie może być po prostu tutaj? Tylko jest na przejściu. No widzicie, tutaj dużo rzeczy do poprawy byłoby w Subnautice 2. Dużo rzeczy do poprawy. Uważam, że dałoby radę wiele rzeczy poprawić w tej grze. I mam nadzieję, że zresztą takie poprawki jakby się pojawią, nie? Że to nie jest tak, że Subnautica 2 to będzie okej, nowa historia, ale błędy te same. Tylko że poza tym, że zrobią lepszą historię i w ogóle, to że te błędy też poprawią. Różnego rodzaju, zrobią te takie różnego rodzaju feature'y, które moim zdaniem w tej grze mogłyby się pojawić, a które się nie pojawiły. No ale żeby właśnie z tymi drabinami do budowania, to w tej grze jest zdecydowanie do poprawy. Dużo rzeczy można tutaj zmienić w tym budowaniu. Tak generalnie. Ja nie mówię tego złośliwie, ale właśnie mówię, że ta gra jest dobra, ale mogła być jeszcze lepsza. Tak ogólnie. Jakby tylko troszeczkę więcej rzeczy było tak dopracowane pod takim względem, wiecie, quality of life. No jakaś właśnie na przekręcanie głupiej drabinki. Żeby się dało to zrobić. No i to budowanie też, żeby to słopowanie trochę inaczej działało, bo no to tak samo, bym sobie to po prostu tą drabinkę postawił na przykład tutaj. To jest akurat z moda ten rzecz, więc spoko, ale tu bym sobie tę drabinkę postawił i bym sobie miał spokojne przejście. No to patrzcie to, no to nie mogę sobie tu iść, bo jest blokowane, no. Bez sensu. Zupełnie bez sensu. Ale dobra już. Nie narzekajmy. Dobra, to na ogóle 300 metrów możliwości wylotowe, jak gdyby. Że tak to powiem.
Dawaj. Leć. Okej, nie ma źle, nie ma źle, nie ma źle. Daję radę, daję radę. Na spację, jak gdyby teraz lecę i lekko wydaję, żeby wylądowało. Ten jak na razie, ten CB się jakoś dużo lepiej prowadzi. Tak uważam. I nie nawet dam radę chyba tak po prostu wylądować, bardzo spokojnie. No. I tym się dało wylądować. Spoko, a nie tym. Nie jak tym. Muszę zmienić tryb. Musi mi to wyrwać mi jak gdyby z tego miejsca. Musi to wyrywać po prostu. Dawaj, 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 dawaj. Tak mogę zrobić. O! No nie da się. To się po prostu nie da. Nie mogę zrobić, oswobódź. Patrzcie, jakie to jest. Co oni to wymyślili? Kurcy. Tego Airliba. Kiedyś pamiętam, że bez problemu udało się w ten sposób wyrwać. O! O! Coś, coś, coś. Wypadniemy zaraz. Dobrze. Dało radę, dało radę. Okej. Okay. Dobra, na spacji, syn. Nie ten tryb? Okej, okay, dobra. Na tym drugim. No i patrz, czemu to się tak przychyla? Czemu? Czemu to tak musi działać? Bez sensu to jest. Czemu? To jest okropne. Tragiczne jest ten airslip. Chyba, kurczę, jak jeżeli się da, to ja chyba pobiorę sobie Rafe'a starego, bez airslipa, bez niczego. Bo ten pierwsza wersja Rafe'a była najlepsza, nie? Była po prostu najlepsza. No kurczę, no patrzcie to, no co się stało w ogóle teraz? No nie da się po prostu tym latać. Zostawiam to w piździe. Nie chcę tego widzieć nawet. Najlepszy pojazd, co kiedyś był, to teraz to jest do wywalenia w ogóle. Irytujące. Latanie może będzie spoko tym, nie? Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek lądowanie gdziekolwiek, to jest tragedia totalna, niestety. Ja mówię, pierwsza wersja airslipa była... Znaczy pierwsza wersja Rafe'a bez airslipa była dużo lepsza. Dużo, dużo lepsza. Ja rozumiem z jednej strony, dlaczego ten airslip został wydany. No rozumiem oczywiście, dlaczego on został. No bo dzięki temu możemy tak se fajnie, wiecie, skręcać tymi pojazdami. Ale no jednak... Jednak szanujmy się, ale... No to jest fajne, nie? Spoko, możemy sobie coś takiego, jakieś beczki możemy sobie robić i tak dalej, ale... Tak stricte, żeby... Żeby gdzieś wylądować tym pojazdem poza lataniem, to jest... No patrzcie to. Jest ciężko, jest ciężko. Dawaj. Okej, 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 okej. Da radę czy nie da rady? Szarpnie czy nie szarpnie? Dawaj. Jakby spacja się działa, że dałoby się tak w powietrzu, czy tak w miejscu polecić do góry, to byłoby spoko, ale nie działa. No. No. No i patrzcie, wystrzeliło mnie w kosmos. No. To jest niemożliwe. No. Też te pojazdy to są takie teraz... Patrzcie to, no i spada to zamiast... A, wiecie co. Wiecie co, ja to zostawiam. Ja to zostawiam, nie? O! Spadł CB, jedyny dobrze działający pojazd. Patrzcie, to jest pojazd, patrzcie. Mogę sobie normalnie do góry podlecieć tym, pyk. Tu możemy sobie podlecieć leciutko do przodu, o. Tylko się też skręca, bo ten airslip niestety psuje mi cały układ. Ale też możemy, proszę bardzo, pyk. Widzicie, w miejscu normalnie jak taka po prostu jakaś Walkiria czy inne helikoptery możemy, proszę bardzo, cyk, wylądować. Wspaniale. A to? To jest już... No i miniaturki nie będzie, no. No muszę tym wylądować wszystkim, no muszę, to się nie da. Dobra, dawaj, nie gadaj, dawaj, no. Chyba nie do końca.
No nie, jeszcze to jest na, pomiędzy tym. Dobra, patrzcie to. To był żrejf. Ja cię chwycę. Welcome aboard, Captain. Center of lift calculated. Przewróć się. All systems are go for takeoff. Prawie, prawie jest, prawie jest. Goodbye. Ty prawie było, I nie? Hope we have a safe flight again. Ja, może bida rad, co? Może to se poradzi. Też tym rzuca, ale to już taka, wiecie. Natura tego. Dawaj, 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 dawaj. Dasz radę go przepchnąć. Wierzę w ciebie. O, tak. Nie. Jeszcze, no patrzcie. On w ogóle się wraca się na, nie, nie tę stronę, co trzeba. On ma nóżki. I on się przechyla w drugą stronę. Dobra, wiecie co, widzowie? Wiecie co, widzowie? Ja wam powiem tak. Nawet, a, fajnie działa, działa, okej. Okay. To będzie miniaturka, bo nie chce mi się już tego wszystkiego wrzucać tam. Jeśli wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć.